bardzo wiele spośród tych, dostrzega, że bardzo wiele spośród tych korzeni wyrasta z gleby wartości chrześcijańskich. Myślę, że w ten sposób mogę to ująć. Pan profesor wykłada w USA, w Gwatemali, w Argentynie. Myślę, że no, tyle tytułem wstępu. Panie profesorze, jeśli możemy, oddaję panu głos. Okay, so. Well, good morning and thank you so much. I'm sure you said things, many more good things that I deserve, but it's wonderful for me to be in Poland. I must have been here at least 5 times. I apologize for not having learned your language, but I have studied your culture, and thanks to Mr. Mawek, and now also Mr. Young Cuban, who is directing Pafere here, have traveled to many cities in Poland and really have fallen in love with your spirit. You come from, you are in a country that suffered a lot, many invasions and also ideological invasions, as Professor Mikulkiewicz has explained. And I'm not Polish, but I come from a country that was also destroyed by ideas. My first country was Argentina. I lived half of my life in Argentina and half of my life in the United States. And we joke about who are we Argentines. You know, we say, well, we are really Italians who speak Spanish. We dress sometimes like French, but would love to be British. And we come from a big mixture. But I have no idea where my surname came from. And so after one of my sons married last year, and I wanted to know where my surname came from, I did an ancestry test. And I realized that 25%, a quarter of mine is Eastern European. So perhaps my love for Europe, for Poland, and for many of you is because I have a little bit of Polish blood. But that's not what I'm going to speak today, because you know, I follow carefully also what is going on in this part of the world. But most of you know much better than I what is going on in Poland. So I will try to describe what is going on in Europe and in the mind of those who try to govern the world. I did not know what Professor Mikulkiewicz was going to speak or Professor Gruszewski's, but I think my presentation complements what they just said. What I'm going to try to do is describe a little bit the idea of freedom and some confusions about freedom. I will then focus on some of the great traditions of the free society that I think can be the glue, the essence of your efforts in this inter-Mariam region. Then I will show you some good statistics. I like sort of to corroborate my theory with numbers. But at the end, as there was this unforeseen for some situation in the United States, and the United States continued to be the most important country in the world, I will finish a little bit describing the new administration, or what we think the new administration will be, because I happen to know most of the senior advisors of Mr. Trump, and especially I know that some of his comments about Russia might be of concern in this part of the region. I will try to be short to speak. I have more like 25 minutes more, so then we have good time for questions and answer again. So thank you so much. As Mr. Gruszewski is going to leave, on the topic of labor, basically the only thing, the over-regulation in the labor markets and also very high taxes to labor and social security, I think they're not only a fuel for low growth,
but they're also a fuel for corruption and informal market. And I will present a little bit, if you have to leave, I will speak a little bit about that in my presentation. And sometimes the barrier that exists and the lack of flexibility in markets are a barrier to mobility. And mobility is essential for people to come into the marketplace and be able to rise up. The rest is going to be very consistent, I think, with Mr. Mikhalkiewicz, but I will use different words, perhaps. Because one of the first topics that I see in Europe is the abduction of the flag of freedom by socialist and sometimes even libertarian left, which goes against not only the traditions that build Western civilization, but also against the truth of what it means to be human, what it means to be free, you know, and then what is freedom? I know freedom is one, but for the sake of analysis, it can be analyzed from its political and economic aspects and also from its full nature. I define political and economic freedom as the right of adults to try to use what they own as they please. Again, the right of adults to use what they own as they please. This definition fits very well with the measurements of economic freedom that are produced by the Fraser Institute and the Heritage Foundation. One is in collaboration with the Cato Institute, the Fraser Institute, and the other one collaboration with the Wall Street Journal. I will show you some figures of that. But there is also another freedom which motivates human beings, and it has more to do with our spirit than with economics. I know there's a materialist, you know, tradition today in the world, but human beings are much more than a collection of chemicals. In the Christian tradition, this idea of freedom was beautifully and simply expressed in the Gospels. You know the truth, and the truth shall make you free. Now that's in John 8:32. Those who focus on politics and economics sometimes shun this concept. You know, they say, well, so defined, one can be free in jail. Correct. They are right. It is a legitimate choice to prefer to die, you know, in a jail for an unjust cause, with the freedom of knowing that one has a clean spirit, than dying as a slave of addictions surrounded by material riches. You know, those who choose to drug themselves or drink too much, you know, they might be exercising their economic freedom and suddenly, you know, go up to a building and jump out of the window and saying, look how free I am. You know, and I defend the freedom of people to drink as much as they want, you know, and go up a building and they are doing what they want, you know, but calling this action an example of personal freedom, I think, is a misnomer. True freedom requires both political and economic freedom, as well as spiritual and personal freedoms. So both. As part of my life, I was born within a mixed traditions of religions and atheism and agnosticism. And until I was 21, 22, I was an agnostic. I liked the writings of an author called Ayn Rand. There's a student there who had a shirt called Who is John Galt? And there the view is purely individualistic. You know, there's no soul, no spirit. But in that world, most of my friends, the only thing that counts is free market and freedom. Don't say, just have free markets and all the rest will be good. But then I first fell in love with that of freedom. Then I discovered God. That author paid attention to Aristotle. Aristotle led me to St. Thomas. St. Thomas led me to other authors. I became a Christian, and I met many people who only judge things almost by values. How good are the family values? You know, what's going on with religion in that country? And they disregard, say, look, just have good families and who cares about the economy? That will take care of itself. So many times I'm in the middle of these two friends. And I try to tell them, no, we need both. We need a free economy and we need
sound families and sound values. And the glue, I think, the thing that should bring these two camps together, I think it's this principle, this institution that Mr. Mawek so much defends, which is private property. There's no free economy with private property. And there's impossible to have family, an intergenerational family with private property. I usually use ties that have Adam Smith, was a moral philosopher. People think that economics started when he started writing in 1776. He published his book about the wealth of nations. And I try to focus, no, that he was not the founder. There were other great, great authors. But his whole notion, when he started studying, you know, the idea of private property, the anthropologist that he studied basically described that the origin of private property was to protect what? Something that came before was the family. Because you cannot protect the family and keep it intact is if when you die, all your things go to other person. To being able to maintain your home, you know, your possession was essential to maintain the family. So those two institutions, for me, family and private property, are the basic institutions of the free society. I have data to show it, but if you don't believe me, believe the Marxist. Because what were the two institutions that they always wanted to destroy first? Private property and the family. So, let's continue with my analysis, because this other notion of freedom is being contested by, and some think that what should guide the view of freedom is the view of the majority of the bureaucrats in Brussels, Washington, the group supported by George Soros, and majority, that's, I'm sorry, you know, truth is not settled by majority vote or by the elites. It's something much more complex. In recent years, the Fraser Institute has been trying to have a combined measurement of economic freedom and personal freedom. And it's not easy. I think Mr. Mikhalkiewicz expressed some things, you know, that we are losing some freedom of speech. In countries where they want to respect the rights of homosexuals and others, and I respect the right of homosexuals, but not privileges, it's illegal sometimes to use the word father and mother from the pulpit. Priests have been taken to court for speaking about father and mother. In Spain, we had a similar case very recently. So the same, if you measure, the more a country has laws that protect homosexuals, the more free they are. But at the same time, those countries sometimes have laws, those protections that infringe on the rights of religious people to hire and to associate with whomever they want. In the United States, we have a famous case of people trying to oblige someone to bake a cake for someone they didn't want to bake a cake. Again, these are not easy issues. So depending on your philosophy, for some is personal freedom, for another person is lack of freedom. So some of these indices are difficult, but again, there is a tendency to try to push only one sort of thinking. So let me speak a little bit about these traditions of freedom that I think can be the glue of a true freedom, because they started in Europe. Basically, there was a common understanding that went almost from Austria
to Spain, and here too in Poland you had authors who began studying economics, trying to find out what is good, but in trying to find what is sound money, what is good money, or what is a just price, they had to study objective economics. The most famous Polish author, perhaps you know, in the Middle Ages, is Copernicus. Copernicus has a book on money. And it starts by saying, people focus on the problems of that major storms or natural disasters or plagues. But he says, the debasement of currency can cause the same sort of catastrophes, but as they happen slowly, we don't realize. But not only Copernicus, who studied canon law in the University of Bologna, the oldest university in the Western world, at that time, the 15th and 16th century, the major university was the University of Salamanca in Spain, and then when the Jesuits were created, the College of Rome in the mid-16th century, which developed a body of thought where almost in each topic they promoted a system that is consistent with free markets. Except in the topic of interest rate, there was a lot of confusion, correct? And these were people from different orders, were Franciscans like St. Francis of Siena, sorry, St. Bernardine of Siena, Dominicans like St. Antonino of Florence. These were saints. They didn't become saints for being great economists, but they were also very saintly people. Some of the writings then ended up in the University of Paris, in Sorbonne, and another great Dominican, Francisco de Vitoria, who was studying there and translated that work, then returned to his native Spain and founded the School of Salamanca. It really should be called the Hispanic Tradition of Liberty because there were other universities, not only Salamanca. And basically, they also were great champions of human rights, and the great contribution was that human rights also belong to the sinners. The Protestant traditions, in some Protestant traditions, like Wycliffe, if you don't have grace, you don't deserve rights. Francisco de Vitoria said, no, we have rights because we are sons of God, children of God, and even sinners have rights. And he developed some of the studies after studying the discovery of America. If you go today to the United Nations in New York, there is only one statue, and it's the statue of Francisco de Vitoria. And one of his human rights that Francisco de Vitoria defended was the right of free trade. All this history is very much forgotten. People try to tell you, the traditions of liberty started in the Anglo-Saxon world. I'm sorry, the constitutions of the United States was John Locke. The first constitutions in the United States was the Fundamental Orders in Connecticut. John Locke was 6 years old. 6 years old. But they already had Princeton University. The Princeton University had the books of Robert Bellarmine. The books of Robert Bellarmine about how government should be run were read by James Madison. Thomas Jefferson was a great reader because he encouraged everyone to read Spanish. He gave us a gift, the book of Spanish Scholastics, to James Madison as those books. All this history, even the European roots of the US Constitution, few people know. Thomas Jefferson studied Carantania. Thomas Jefferson studied the Cortes of Cadiz in Spain. Tremendous, rich tradition. And in the early 19th century, we had another great group of scholars which took a step further some of this contribution of the scholastics. One of the most noted authors that I imagine people at Pafere know is Frédéric Bastiat, who wrote a book called The Law, starts with God and ends with God, that the foundation of liberty is God. Many of my friends don't mention that.
He's buried in the most important church in Rome for the French, in St. Louis of the French. He died very young on Christmas Eve. There was another bishop in Ireland called Robert Whately, and there's an Italian who is in the process of canonization, Rosmini. They were all superb authors. They all wrote, you know what, already criticism of socialism before Marx, Mr. Mikhalkiewicz, because there we had Robert Owen and this utopian socialist, and he was some industrialist, trying to create their utopias. And they developed criticisms of Marxism that are profound. Whately, and there's a priest in Spain called Jaime Balmes, who also died very young, first half of the 19th century, and that developed the Austrian theory of value, how value is not based on labor like the Marxists said. Marx did not exist, but they already refuted, saying value is based on the mixture of utility and scarcity. And they all said that the free market is like this magic process almost created by God, because no one knows, you know, exactly what's going to be produced, but this is a spontaneous order that evolves. I think Whately, this bishop in Ireland, was the first one to say it, but then the Spaniard Balmes repeated. Again, great contribution that were recognized by a Nobel laureate, Hayek, who created a society called Montpellieran Society, and here I know Mr. Mawek is a member of that society, and I think I was the youngest member for many years of that society. But I wanted to tell you this because, again, it's not only Alexis de Tocqueville, another author, you know, that can serve as glue, but you have superb traditions in Europe. And if you dig deep into the roots that exist in your country, I'm sure you're going to find great authors that can serve as guide. My time is running out, so I want to go now to this presentation, and the Poland has been a good example for economic growth since the fall of the Berlin Wall and the destruction of the Soviet Union, at least as we knew it. But it's very hard to measure how things go. If you measure in economic freedom, I'm going to show statistics that show that Poland has been improving. In the area of rule of law, statistics show that there is improvement, but statistics in social science are very difficult. In the Index of Economic Freedom of the Heritage Foundation, they speak very highly about Australia, one of the top 5-6 countries in the world in economic freedom and also rule of law. And they say it takes 3 steps, easy step to start a business. I have gone to Australia and I study very carefully Australia, and one of my friends is the richest woman perhaps almost in the world, Gina Reinhardt, who is a miner. And I have, as I wrote the prologue to her book, there were 3,000 steps and regulation for her mining business. And she said, well, if I would have known this, you know, I would have gone to another area. Well, I wrote this in an article in Forbes, and she's a workaholic and has a team. She said, Alex, that's wrong. You have to change it. It's 5,000 regulations. So there we have the Heritage Foundation, Wall Street Journal, one of the most respected, saying we have almost no regulations. And in some areas, it's obscene. Now, that's why I wanted to show you. I assume that some of you know about the study that this great Grant Thornton advisor did about Poland. When you started measuring, these are the pages of regulations written per year in Poland. And the conclusion of this organization was that it's impossible for businessmen even to know what the law says. I was speaking yesterday with my friends at the Warsaw Enterprise Institute and saying that this is the same also in taxation. You know, there's a very lack of transparency. So any bureaucrat
if they really want to use the system for their own privilege or purposes, can find you disobeying the law. My native country was the same, and it still is. No one has ever been able to compile all the laws and regulations. So a bureaucrat that wants to bribe can find anyone committing an infraction. So unfortunately, and this is not this government, okay? The past government was, in the last 2 years of the previous government in Poland, was producing regulations at the rate of 25,000 pages, 2014, and 26,000, and almost 29 afterwards. The other problem that leads to informality and problems, it's the volatility of regulations. Businessmen don't need perfect regulation, but you need to know, have some idea of what's going to happen. If you're going to jump into the pool, correct, you can jump if you have a lot of water or very little water. You know, it's like in the circus or in Acapulco. But you don't jump into a pool if you know you have with zero water, correct? You need to know at least a little bit what the regulations are. So when you add volatility to a country that has, in this case Poland, 56 times more legal regulations than Sweden, no? And slightly more than your neighbors, Slovakia and the Czech Republic and Hungary, you know, you add a special, you have a burden there that as long as the rulers or the bureaucrats are behaving well, fine, but the moment you have a few corrupt rulers, all this can be used to create enormous amount of corruption. One of your neighbors, countries in the region, Hungary, for example, I was looking at the labor cost. The social security, the pension taxes in Hungary add to 55% of the salary. So it means more than half of what you earn, of the property and your labor, Mr. Magu, because taxes on labor are a confiscation of our work. So I was asking, well, my gosh, you must have a huge informal economy. Well, it's growing, but the state, to prevent some of that unemployment, is increasing its payroll, you know, and hiring more people. Look, that is fuel. All these regulations are an enormous fuel for corruption. I tell you this because, again, I was the first economist, I think, in the world who started correlating economic freedom and corruption. Because in the early 1990s and mid-1990s, many countries were going into what is called the neoliberal model, privatizing and left and right. And privatizing was the fad, the fashion. Milton Friedman was asked 10 years before his death, when the fall of the Soviet Union, hey, Mr. Friedman, could you give us some advice of what we should do in the Soviet Union now or in Russia? He said, well, you have to do three things. He was very clear, always says, privatize, privatize, and privatize. That was Milton Friedman. But then after some years, he realized what was privatization when you did not have rule of law, when the law is what you used to punish your enemy. In Latin America, we say, to my friends, everything, to the enemy, the law. No, so you manipulate law. There, I don't know if you can see, Russia scores very low in rule of law. I don't have a pointer, so I will stand up and show you a little bit some of these columns. You know, but basically, let me finish with Milton Friedman. After seeing how law was used to pass corporations to the friends of Mr. Putin, when they asked Milton Friedman, what do you need to do to really reform an economy? He said three things: rule of law, rule of law, and rule of law. And we need both. Rule of law is the master key for development. Without rule of law, it's impossible, you know, for the free market to produce all its fruits. And so
And part of the inequality that you have when freedom, economic freedom, is distributed unevenly, you end up with unjust inequalities. There are just inequalities that come from our different level of capacity and efforts, but there are also unjust inequalities which are due to some of these issues. Of corruption of privileges, and that leads some people to have tremendous amount of wealth, like the Russian oligarchs. And what I'm going to show, this is very important. Why? Because around the countries near Russia, we are seeing enormous growth of black holes that allows a kleptocracy, the government by the thieves, to take control of key areas of the economy. And the less rule of law and the more corrupt the judges, the easier it is for these mafias to enter into these economies. And I wanted to show you this. So the two columns on the right is private property rights respect, 2012 to 2016, as measured by Heritage and the Wall Street Journal. The average is very low, it's 54. Correct. Poland is in yellow. Lithuania, I'm going from here to Lithuania. Poland is in yellow, shows some improvement. So 64 to 69, Lithuania 72 to 75. The second one is the score of freedom from corruption from the same index of economic freedom. The scores are lower. Still, there was some improvement. Look, there was no improvement in private property. And unfortunately, since we started doing these indices, I say we because I'm a member of Fraser Trustee since 1991, so I have followed these things day by day, almost the indices. This is the area where there has been no improvement, just the opposite. We are going down in private property and rule of law in the world. This is tremendously problematic, okay? And especially if we want to defend the morality of the free market. If most of the world doesn't have rule of law, how can we say that it's moral? The third index is the World Justice Project, an outstanding, the indices are all online, they have a rule of law index, and again, in 2014 it was 61, the average 63 now, and in Lithuania, so Poland shows slight improvement. This is here is economic freedom, again by the Heritage Foundation. You see improvement both in Lithuania and Poland, very little progress in the region. Transparency, as measured by Transparency International, which is the opposite of corruption, you see it's very similar to the indices of the World Justice Probe, very small progress here. But again, you know, if these are grades, like in university, that you have to have 6 or 7 to pass out of 10, most of the countries fail, correct? And again, rule of law is not made by God. Rule of law is made by us, acting in civil society. So creating rules of law that are for some and not for others, it's a scandal. So I have the passion of fighting for rule of law. The last one is political freedom. This is huge decline in political freedom in the region, as measured by Freedom House. I did some correlations, and again, I like Austrian economics, but sometimes if you don't look at reality, you can fool yourself. This I put, economic freedom is here, as measured by Heritage, and then rule of law of the World Justice Project. You see, usually the more economic freedom, the more rule of law. But this, again, these statistics are completely new. I just did them an hour and a half ago. This is private property and transparency. If any of you know social sciences and econometrics, a regression of 0.83 is huge. I have not found a correlation like that. That means if you want a less corrupt society, protect private property. And again, the way to protect private property is with less regulations, with more secure property rights, with lower
taxation. There is much more that I would like to say. My time is running out, you know, but I think, you know, a strong economy, you know, in addition, you know, to give you more resources, you know, it's also, I think, the best protection against aggressive neighbors, rather than conduct interventions abroad. You know, I expect that the United States administration, and I think I know, will try to do what Ronald Reagan did. Be very strong internally, build huge capabilities internally, conduct some decisive attacks on ISIS, which I think they will take place, and there will be a new language in Washington that I think will merit, hope that will merit your support. I know Mr. Trump has been portrayed as a tool of Putin. That's not the case. Mr. Trump is like an alpha male, and he loves wrestling some of his, there's a theatric wrestling in the United States. It's not like true boxing. People create characters and strong characters, and he has been a student of that, believe it or not. And because he's a great friend of the people who run that industry of, it's almost like a circus industry. But the people around Mr. Trump, like the former CIA head under Bill Clinton, James Woolsey, like a former head of national intelligence under President Obama, who was asked to resign General Flynn because he told Obama the things he did not want to hear. You know, the person who is heading the search, and this is totally new, it's not in the media, for the security of the United States is the number one person of security of the Heritage Foundation, James Carafano. Okay? Guys, these are not, you know, puppets of Mr. Putin. In the book by Michael Flynn, with Michael Ledeen, General Flynn, they put Russia in the axis of evil, correct? Together with North Korea, with Venezuela, with Cuba. There will be a different type of engagement. And again, if there are weaknesses there, I know that that team will try to move Mr. Trump in the right direction. Sebastian Gorka, who I have worked for many years, great expert in counterterrorism, and Hungarian, British Hungarian, who's back in the United States, is also very close to Mr. Trump. I imagine you have a lot of questions, so let me just finish with my conclusion, which is stand firm, protecting the best of Polish culture, you know, the best, I think, of each country in the region. There might be a consensus between Brussels, Soros, and the State Department, and this State Department that is now departing. But true freedom is not decided by their consensus. I think the most prosperous you are, the better you will be able to accomplish your goal of creating institutions that will also allow the Polish culture of freedom to flourish. I think think tanks can play an important role. We have think tanks that are monitoring Russian malfeasance in the Czech Republic. I think you could create more non-governmental organizations that monitor the behavior of corrupt players in your region. There are some mechanisms that have been discussed. There's one that is called the nuclear option by the Russians. They say if you do this, it's nuclear, it's like almost like a nuclear war by paper, which is removing Russia from the SWIFT system, SWIFT, which is the system that SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Now, it enables banks and financial institutions across the globe to operate by sending information and receiving information standardized and reliable in a reliable environment. More than 9,000 banks and financial institutions in 200 countries are part of it.
And if you want to stop part of this way that some of the bad things and corruptions being incentivized by those mafia, they say, well, let's eliminate them. But people are very afraid to do it. A big principle in intelligence is it's easier to monitor the things that are legal than the things that are not. So many things that are dubious, governments prefer to keep them there because they are, it allows you for constant monitoring. If you remove Russia from the official banking system, where do you think they will go? To the black market system. And they have much more experience than any other there. Corrections will be very dangerous. So, I spoke too much. I hope I was clear enough. Some of the things I wrote, I said, are in a book on the late scholastic that has already two editions in Poland, and I should do a third edition. But thank you so much. It's always a tremendous pleasure for me in Poland, and I hope I can answer your questions in the remaining minutes. Thank you so much. Thank you so much for your visit. Ostras. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Tak jak zapowiedziałem, w tej chwili mamy czas na pytania, tak więc proszę się zgłaszać. Prosiłbym o to, żeby pytania były krótkie. Można zadawać w języku polskim. Pani tutaj przetłumaczy panu profesorowi. Zapraszam. Hello, thanks for the talk. I heard one thought of Mr. Trump. He likes micromanagement. And this is something we know in Białorusi is terrible. Do you support that idea? I met him only once, but last week we had three in the Atlas network. We had Grover Norquist, John Fund, who is a New Yorker, and another person analyzing this. And those who know him say more personal, he might micromanage in some particular areas where he knows a lot, but the moment that he has confidence that he can pass to someone else, and he has a good face, he immediately passes that to them. I just can't believe the quality of the advisors that he's naming. It gives me, we say goosebumps, I don't know how you say goosebumps. Czarki. Because there was the totalitarian, no one was allowed to say, oh, no one. In the intellectual circles, if you were for Trump, they wanted to say, you are stupid, you are a xenophobe. You know, just because, no, he wanted borders. He's always said, well, I'm for free trade, completely for free trade. I was there with him at a meeting. I said, but, you know, trade with China is not free trade. Then he goes overboard and puts Mexico in the same bag as China, you know, and I think it's dangerous, some of his language on free trade. But then slowly, I see who is, he's appointed one of the most pro-immigration economists as to do his economic plan, Stephen Moore, who was from the Cato, the Heritage, Wall Street Journal. He has David Malpass, who helped build the free trade area of the Americas under Bush, in economics. Then he appoints the head of the Heritage Foundation for many years, Ed Fellner, to be number two with Christie. Then he appoints Michael Pence, who was a head of a think tank in the early 90s and participated in Atlas Sound Money programs and in Atlas workshops as candidate to vice presidency. Then, as Governor Christie has a problem, he appoints Ken Blackwell, that I share many boards and associations with Ken, who was vice governor and attorney general in Ohio. And so it seems that he delegated all that. I was in an interview, a long interview in the main newspaper in Chile this weekend, and they asked me, the journalist, does Mr. Trump support any of your groups, like PAFE? No, he was from another planet. Trump is Trump. Not Republican, not Democrat. He comes from he saw a void and said, I'm going to fill this void. You know, that's the case. And then, I was also last week with Milton Friedman, despite supposedly, you know, he was a greedy capitalist.
when he was dying, he said, "I want to leave my fortune for something good." First, he was going to give it to the orphans in Kosovo. But I said, "What do you know about that?" So he changed his mind and decided to give all his money to education, to increase freedom in education. Because you were speaking about mobility. You know, the educational market, and that's the key for this, for equality, is different than other markets. Because if I invest in helping any of you or a donor, they cannot capture the rents. You know, it's different than other investments. So the rich have much more access to escape public education and go to the best university than others. That's why many free market economists like Milton Friedman are not completely libertarian on education. Eventually, perhaps they will be. So Friedman devoted all that, created a foundation. So I was speaking with my friends now that lead that foundation. "Hey, do you know who's helping Mr. Trump on education?" "Alex, we build all his team." So my answer is no, he delegates much more. But in the areas where supposed right now, infrastructure, one of the good comments, the U.S. investments have been in political things more than in infrastructure. And obviously, he's the guy who can get things done. The huge hotel next to the White House that he built, it was built, you know, under budget a year and a half before. Again, I'm not a pro-build, you know, political economist. But any other question? I want to read just this one Polish person who, when I define economics, I think, and freedom, and the free, I think is the best explanation ever. And it was John Paul, the Saint John Paul in the Encyclica Centesimus Annus. So when I speak about free economy, I tend to side with point 42 of Centesimus Annus. Correct, when he said, "If by capitalism is meant an economic system which recognizes the fundamental and positive role of business, the fundamental and positive role of business, the market, private property, and the resulting responsibility for the means of production, as well as free human creativity in the economic field, to put the above question should certainly be answered in the affirmative, though it may be more relevant here the expression entrepreneurial economy, market economy, and my favorite word that I think we should be using is simply a free economy." Again, no economy is perfect, but I think, you know, we have a chance in the United States with promise of lower taxation. Everyone, you're expecting the lower regulatory state, a huge reduction in regulations as we have never seen in the United States. In charge of the environmental regulations, he put Myron Ebel, who came from the Competitive Enterprise Institute, big doubts about saying a lot of what's going on in the climate, environmental politics is politics, is our lies. He put that person in charge of all the environmental team. So it's, again, these are not the New York advisors, you know, so there's someone else who's advising Trump very well. Dziękuję panie profesorze za ciekawy wykład. Poproszę w świetle tego, co pan przed chwilą powiedział, o komentarz do słów aktualnego papieża Franciszka, który stwierdził, że to jednak komunizm jest najbliższy chrześcijaństwu i to on wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla idei, najbliższej idei chrześcijaństwa. Po tym pytaniu będzie jeszcze jedno pytanie pana, który się zgłosił i niestety moje bardzo precyzyjne wyliczenia okazały się być niedostatecznie precyzyjne. Zaprosimy kolejnego prelegenta. As you know, the Pope comes from my native country, Argentina, and I studied the church very well. I wrote several articles about the Pope for Forbes, but then I stopped, because the degree of contradictions was constant, sometimes for the good and for the bad. I can share with you the letter that he wrote to the nuns and the priests in Argentina saying that the campaign to redefine marriage was a diabolic campaign, correct? And this was only 2 years
before becoming pope. One of my closest friends, my oldest friend, is my same age. He was the head of the Augustinian order, and now is bishop in Argentina. He said, "Wow, he's too strong against this thing. He should be more moderate in the topic of values." You know, he was very, very strong on that. On economics, unfortunately, he's not a Marxist. He was almost not expelled, but ostracized by the Jesuits, because when the whole liberation theology was grounded on Marxist dialectics and analysis, he did not have that one. It was more moderate. You know, it's not that in liberation theology said that the people, the base communities, create theology. Said, no, the poor people are relevant, and what they say matters. And so he has a nationalistic view and believes in a third way. And he believes Argentina had a democratic dictator called Juan Perón. We had no problem calling him a dictator. I would never call someone a Peronist, because for me it's an insult. In my house, I was not allowed to say the word Perón, because that was a bad word. I'm not joking. But he believes that if labor, capitalists, businessmen, and the government, they all behave well, that third way is ideal. What he said about communism recently, I think, was about the heart, the feeling. But feelings are not enough. One of his basic contradictions, he wrote 3 years ago, two years and a half, an introduction to a book by Cardinal Mueller, where he speaks about money. I can send it to you. Money is this great instrument that potentiates human creativity and allows us to create all this wealth. And then 2 weeks afterwards, extemporaneously, he said, money is the dung, not the horse's manure, where all the evil things and Satan thrives. So I had friends, who are close to him. He doesn't like postmodern, what you call the communism, this postmodern socialism of the 21st century. It was sometimes the centrists who were more aggressive in laws that were against the family in Argentina than the Peronists. So he's not fond of some of these things, of the easy libertarians either. You see, people say, I'm speaking too much. The problem is that the Pope only knows crony capitalism because he was in Argentina. He lived most of his life, and he never studied the economics of the Chicago School or of the Austrian economics. He doesn't like the simplicity of some of my friends that to every problem in the world, they say, it's the government's fault, the free market will solve it. Do nothing, and the free market will solve it. He doesn't like that. But Argentina had major cases of corruption, and one was IBM, the other one was Siemens, and I can go Skanska, I can say Scandinavian, German, American. And you say, that's not capitalism. Who are we going to tell them those is not capitalism? They say, Wall Street is not capitalism. For the Pope and for any normal human being, IBM was like the jewel of U.S. capitalism. Siemens was a jewel of German businesses. So I think we have to pray. I think the avenue to get to him is a school of thought, social market economics, which pays more attention to the view of the human person that is richer than the one that many economists use, individualistic economists. We use the adults that maximize profits. That's our definition of economics, of the human being. That's a very limited version. You leave aside the social side. You leave aside the social side, the spiritual side, sorry. And so I think that's the way that we can communicate. Again, I'm one of the founders of the Acton Institute for Religion and Liberty, founded 26 years ago. We do a lot of programs with bishops, with cardinals, and that dialogue, we hope it will have an impact. Economics, again, is not a matter of dogma. So I see many of my friends are quoting John Paul II again and again and again. And so thank you, Polish, for giving us John Paul. Professor, Mr. Trump on many occasions has been speaking about a trade war with China, something that is happening that we may not be exactly seeing at this moment.
And he spoke of many ideas which sounded slightly as state interventionist, which would counter that China's expansionism in economy. From your experience and from what you know or may know, what do you think that Trump's administration will be able to do in order to counter China? What are the next probable steps that they may take? And I'm not talking about what's happening in the South China Sea. I'm talking purely in economic terms. Superb question. And there were, in this trade, there were these two policies that I think were flawed. Hillary Clinton defended the elitist view that the expert arrange everything. They make this huge, you know, tens of thousands of pages of treaties where each special privilege of the elite gets taken care of. But it's not discussed with the people. You know, like she said to the bankers, look, one thing is what I tell you, the other thing is what I tell, no, to you I tell you the truth, but I cannot tell that to the people. The vice president of the Popular Party Group, the biggest in Europe, was visiting our offices, and a wonderful man, okay? And we were not confronting him. He basically volunteered, said, look, you know, we are having this treaty of trade with the U.S., no, but we cannot show it to the people. It would never get passed. You know, so for that, you have that side. Trump, and that's the danger, okay? They passed something that's not free. It's trade agreements between bureaucrats and elites, you know, that hopefully expand some degree of trade. I'm, even with those flaws, I have been in favor of those treaties, correct? Because it's one of the few things that can create wealth in areas that have rule of law. You have to work with the problems. Mr. Trump is different. It is his, again, he's not a theoretician. He just looks at little problems and tries to solve them. And the danger is that he will try to pick winners and losers. With China, you know, he says, oh, I'm client. Chinese are my best clients in my hotels. You know, but there's no doubt that any big deal with China has the veto and some privileges and money go to the Chinese Communist Party and their apparatus, correct? So his team, okay, and this was told in confidence because I invited two people in his team that are close friends of mine to speak to an audience of international freedom fighters. He said, look, they told us not to criticize him publicly, but we are against his views on trade and we're trying to do the best we can to moderate them, correct? So I expect that with the team that he has, he will pick some battles that are winnable, and he will act on them. The big problem that I see politically is that he won the election basically in what the United States is called the Rust Belt, the Industrial Belt, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin have not gone Republican for many decades. And the workers had confidence on him. He will bring factories back. You know, he said, how is he going to do it? You know, he said, we're going to punish with taxes. Anyone who goes and produces abroad will have to pay an extra tax internally. He has to get it through Congress. But for me, a key position in the next government will be the person who interacts with the labor ministry and the economic ministry. So how to liberate the economy in areas so instead of punishing, he will reward and make production easier in the United States. You know, the first step is the reduction of corporate taxes. The United States has the highest corporate taxes in the Western world. Argentina is higher, but it's not in the developed world. So she's starting with that. But what you pointed out, George, is I think the biggest danger for the next administration, the combination of wrong views, political rewards, because he won thanks to them, and his view of a boss that can decide what to do and what to build and what not to build. Correct? So it will be a challenge, and I think those of us who are friends of freedom and free trade will have to work on that. Mm-hmm.
Thank you very much. And the very last question from Mr. Grzewski, and a short answer, if it's possible. Okay, yeah. So, dear professor, really perfect presentation. Thank you very much. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko może mówię, że już nie ma może czasu na dyskusję. Tak, pani, może krócej będę mówić, żeby pani przetłumaczyła. Bo sprawa jest taka, faktycznie problem jest w tym, jaki jest cel. Czy sama freedom, gospodarcza, freedom gospodarcza jest wartością absolutną, czy ma jakiś cel? Ja chcę, że ma cel. Sama w sobie nie ma wartości absolutnej. I teraz mówiąc o Trumpie, jeżeli mówimy teraz o jego perspektywie politycznej, to w tym kontekście powstaje pytanie, czy dobry, efektywny pracodawca może być dobrym głową państwa? A również do pytania, co pan zadał o Ojcu Świętym, czy dobry mnich, ten prawdziwy mnich, może być dobrym głową państwa? I odpowiedź jest, że ani jeden, ani drugi nie może. Jeżeli dobry pracodawca może eliminować jednostki nieefektywne, czyli osoba niepełnosprawna, lenie jakiegoś, prawda? W systemie gospodarczym on nie ma miejsca. I to jest dobry pracodawca, który umie go określić i wyeliminować, prawda? W państwie tego nie można. Pozostają lenie, bo taki jest człowiek. A mnich, jak dla wszystkich podzieli, to nie będzie miał budżetu. Więc nie może być ani jeden, ani drugi. Więc odpowiedzią jest miks. To musi być dobry pracodawca z sercem mnicha. I jeszcze wszystko pod otoczką głębokiej wiedzy zawodowej. Więc ja myślę, że tutaj właśnie prelekcja pana profesora, ona bardzo ładnie odkrywa, że faktycznie nie ma konfliktu między rozwiązaniami wolnorynkowymi i prosocjalnymi. Problem jest, żeby to wszystko rozkładać w kontekście celu, który właśnie pytanie swoje rozpoczęłem. Więc do you agree this is the main tendency of the discussion, that the task for us, for general this type of discussions, is to find the general direction for the development of social economic policy in the context of states and population development? Well, yes, and it's key to find consensus. I think I never met the Polish who is not opinionated. And again, you have done great things. You have saved the Western civilization many times. Sometimes when I ask about the current government here, they tell me we have more access, they're less arrogant than others, but they're more ignorant on economic matters, at least for us, economics. The same thing might happen with the church. So I think no matter what, you will never have perfection in this earth and in political economic system. We will be able to hopefully reduce the welfare state, reduce taxes, but the utopias of anarcho-capitalism or no state, you know, almost no borders, will remain as an utopia for some. On the other topic, tomorrow night I will be speaking on the role of the entrepreneurs and how they should be helping intellectual entrepreneurs, people who work in think tanks and organizations. But in that I mentioned that some went to politics. And like now, Mr. Trump, in Italy, Berlusconi, in New York, Michael Bloomberg. In Latin America, we have one of the best presidents who will likely be the next president again of Chile, Sebastián Piñera, was the first center-right president elected in Chile, democratically in like 3 decades. So, and now Peru, some libertarians were asked, who would be your perfect president today? Today, and he said that Pedro Pablo Kuczynski in Peru, who was always a businessman. Again, very difficult. In the interview that I gave in Chile, I said this transition of working in a corporation, and especially, a nasty business, real estate. I have a friend, also co-trustee in my university, totally free market, Christian, well-behaved. I said, Alex, when I'm not in this board, I have to be rude. I have to deal with bureaucrats, regulators, labor unions to build. So
it gives you that nasty character that Trump has. No excuses, okay, for his bad behavior. But I owe you, I have not studied cases of priests, I think of holy people going into politics, yes, but I owe you that one. But I think it is possible, although it is difficult, to have a businessman being a good president of the republic. Okay? So thank you so much for your questions and attention. Tak jak mówiłem, to miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze mam prośbę od pana prelegenta Stanisława Michalkiewicza, więc jeszcze króciutki komentarz. Ja nie mam pytania, tylko krótki komentarz do pytania pana profesora. Otóż chciałem zadać pytanie głupie i samemu sobie na to głupie pytanie odpowiedzieć. Pytanie głupie brzmi, po co mamy państwo? I odpowiem słowami kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, który kiedyś też sobie to pytanie postawił i na nie odpowiedział. Po to mamy państwo, żebyśmy wolności naszych zażywali. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Thank you so much. I proszę państwa, mamy jeszcze dwóch szacownych prelegentów, dlatego na scenę chciałbym zaprosić pana mecenasa Piotra Andrzejewskiego. Pan mecenas to polityk, adwokat, postać wyjątkowo zasłużona dla najnowszej historii Rzeczpospolitej. W PRL był oczywiście działaczem opozycyjnym. Z takich ciekawostek mogę państwu tylko powiedzieć, że jest autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ Solidarność w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Był członkiem Komitetu Helsińskiego, a także członkiem, założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie jest sędzią Trybunału Stanu. Pan mecenas będzie mówił o ochronie własności prywatnej według konstytucji krajów Międzymorza. Oddaję mu głos. Ten? Dziękuję. Proszono mnie, żebym skrócił wystąpienie, więc siłą rzeczy ograniczę kwestię prezentacji dotyczącą pryncypium. Chciałem mówić raz o pryncypium, dwa o egzemplum, trzy o praksis i skonkludować. Jeżeli chodzi o pryncypium, to mniej więcej wyglądają one podobnie. Mamy uniwersalne, ponadczasowe normy prawa naturalnego i one wyposażają każdą jednostkę ludzką w prawo do życia, do wolności i do własności. I no, nie sposób tutaj kwestionować, przynajmniej w zakresie, w którym prezentuje swoje poglądy i w legislacji, i w życiu publicznym, prawa uniwersalnego. Jako katolik wywodzę je z prawa Bożego, natomiast ateiści mogą je wywodzić z uniwersalnych norm obowiązujących wszystkie systemy tworzenia prawa w różnych systemach politycznych. Wywodzimy to jeszcze od starożytności. I nie będę tutaj zbyt dużo mówił o historii. Sama Powszechna Deklaracja Praw Człowieka tutaj w artykule 17 też o tym mówi, że każda osoba ma prawo do własności, zarówno indywidualnej, jak i wespół z innymi. Nikogo nie można arbitralnie tej własności pozbawić. Ta niekwestionowana ochrona prawa własności jest prawem podmiotowym. I nie możemy zapominać, że prawo podmiotowe to jest przyrodzone prawo człowieka. Tam, gdzie prawo własności wchodzi na rynek i staje się abstrakcyjnym albo skonkretyzowanym prawem rzeczowym, przestaje być prawem podmiotowym. Tam wchodzą w grę prawa kompradorskie. Dziękuję za to pojęcie. Należy je powszechnie dzisiaj stosować do form funkcjonowania, dysponowania własnością w krajach postkomunistycznych zwłaszcza. A dlaczego, to za chwilę. Jakie jest pryncypium
mogę mówić o konstytucjach, o szczególnych przepisach. No, Polska głównie ma w tej chwili te pryncypium z konstytucji 1997 roku, oparta na tej powszechnej deklaracji praw człowieka. No to jest pryncypium. Ten lepszy, tak? Dziękuję. Ona mówi, że Rzeczpospolita Polska przede wszystkim, to jako jeden z twórców konstytucji uważałem, że to jest zasadniczy wpis, dwa wpisy zasadnicze, że przestrzega prawa międzynarodowego. To znaczy, nie jest to hasło z gazetki ściennej, jak w stalinowskich konstytucjach czy obozu jedynego słusznego sowieckiego, ale jest to kwestia inkorporowania jako pryncypium do polskiego prawa tych wszystkich zasad, które wynikają z powszechnych deklaracji praw człowieka i z szacunku dla własności, głównie własności podmiotowej, a nie własności przekształconej tylko w zbiorowość, w prawa zbiorowości. Stąd pierwsze pryncypium. Pryncypium, które wydaje mi się dla nas jest niezwykle ważne, że to personalizacja kapitału jest wartością. Egzemplum dzisiejszy prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. Nie fundacja, nie darowizny, tylko jego wypracowany, personalny zakres kapitału, który może dysponować in plus albo in minus. Drugie pryncypium. Rozwój ekonomiczny, tutaj była mowa, dlatego o tym mówię, nie jest celem, ale jest jedynie środkiem dla maksymalizacji praw jednostkowych, również w dziedzinie ekonomii. Dowodzi tego też i system pierwszej Rzeczypospolitej, Polski szlacheckiej i przywiązanie do własności indywidualnej, zwłaszcza własności ziemi. I drugie, w polskiej konstytucji zakotwiczone też przypisuje się w dużej mierze, a może decydujące tego wartość, że każdy ma prawo nie tylko, jak mówi konstytucja, do własności innych praw majątkowych, prawo dziedziczenia, a własność i inne prawa majątkowe, prawa dzisiaj podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej, a własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności, uzupełnione o ten przepis, o którym mówiłem, i o przepis zasadniczy, który mówi, że każdy jest obowiązany szanować prawa i wolności innych. Dotyczy to zwłaszcza podmiotowych praw ekonomii. I to jest pryncypium. To pryncypium znalazło wyraz jeszcze dalej idące, bardzo podobne, ale w rozszerzonym zakresie, systemowo może gorszym, natomiast bardziej rygorystycznym w konstytucji węgierskiej za już premiera Orbana. Tam jest powiedziane też, że każdy ma prawo do własności i dziedziczenia, ale dodaje się rzecz niezwykle istotna. Własność wiąże się z odpowiedzialnością społeczną. A wywłaszczenie może mieć miejsce tylko w sytuacji wyjątkowej i tylko w interesie publicznym, czyli mamy motywację, w przypadkach i przy użyciu metod określonych prawem, no to jest pewien wentyl do wolności, za pełnym, bezwarunkowym i bezzwłocznym odszkodowaniem. Przepis powszechnie łamany, jeżeli chodzi o problem reprywatyzacji w Polsce, o czym, jeżeli będzie czas, to będę mówił. Dalej mówi się też w tej konstytucji, dalej, że istnieje jednocześnie odpowiedzialność niepodlegająca przedawnieniu rozliczeniowa za naruszanie prawa własności, jak i innych praw tych podstawowych, podmiotowych. I że zapowiada się odpowiedzialność za likwidację gospodarki opartej na swobodnym dysponowaniu własnością oraz na zadłużaniu kraju. To są rozliczeniowe normy dotyczące własności i jednocześnie pociąga się do nieprzedawnialnej odpowiedzialności za w systemie tym, z którego wyszliśmy, samowolne pozbawianie obywateli majątki i ograniczanie prawa własności. No, problem tej samowolności jest jednak uznaniowy, bo było to państwo takie, jakie było i
trzeba by zanegować jego w ogóle prawomocność, co robiliśmy w uchwale Senatu z 98 roku, obowiązywanie jego praw, bo były one legalnie przez legalną władzę stanowione, ale z naruszeniem podstawowych tych zasad funkcjonowania wolności podmiotowych związanych również z własnością. No i powołuje się w konstytucji węgierskiej jednocześnie ochronę własności publicznej, czego już konstytucja polska nie czyni, a wynika to z tego pryncypium, że jednak to prymat praw indywidualnych, praw osobistych, również w dziedzinie kapitałowej, dysponowania własnością jest wyznawany nad prawami własności zbiorowej czy to państwowej. Oczywiście w zakresie nienaruszającym wartości, jaka jest niepodległość i spójność terytorialna. Co przezwycięża, tu muszę dodać, bardzo mocno funkcjonujący już na zasadzie exemplum i praxis system funkcjonowania III Rzeczypospolitej, system kompradorski, gdzie dysponuje się cudzą własnością, zmienia się ją z własności podmiotowej, własność konta i dysponuje się tą własnością na rzecz innych podmiotów z własnym zyskiem, nie dbając o własność indywidualną, czy zwłaszcza własność zbiorową, czy własność narodową. Słowacja z kolei. Słowacja też mówi, że własność w konstytucji zobowiązuje. Tutaj do pana profesora z Litwy jest takie nawiązanie, który mówi, nie można wykonywać tu z kolei własności z naruszeniem praw innych albo w sprzeczności z ogólnym interesem chronionym ustawą. Wydaje mi się, że ten margines jest za szeroki. I wykonywanie prawa własności nie może prowadzić do naruszania ludzkiego zdrowia, przyrody, pamiątek kultury, środowiska naturalnego ponad miarę określoną ustawą. Tu chyba zbyt wielka jest dowolność dla, w mojej ocenie, dla prawa stanowionego konkretnego systemu władzy ustawodawczej. Dalej mówi słowacka konstytucja, że wywłaszczenie lub przymusowe ograniczenie prawa własności jest możliwe tylko w niezbędnym zakresie oraz w interesie publicznym na podstawie ustawy za godziwym odszkodowaniem. I to jest pryncypium. Inne pisze dalej słowacka ustawa zasadnicza. Inne ingerencje w prawo własności mogą być dozwolone wyłącznie wtedy, gdy chodzi o majątek uzyskany w sposób niezgodny z prawem. Uchwała Senatu nierealizowana w III Rzeczypospolitej lub jeśli chodzi o działania niezbędne w społeczeństwie demokratycznym dla bezpieczeństwa państwa, ochronę porządku publicznego, moralności lub praw i wolności innych. Warunki określi ustawa. Z tym, że w tych wszystkich sytuacjach, proszę państwa, gdzie mówimy w tych wszystkich konstytucjach, że wyjątki od pryncypium określa ustawa, nigdzie nie jest powiedziane, czy wyjątków ma być 10% czy 99%. I to jest podstawowy mankament regulacji prawnej pozostawiony do wolności polityczno-systemowej władzy ustawodawczej. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych pryncypiów, który mówi, że nie jest miarodajny zapis konstytucyjny i systemowy. Miarodajny jest praksis, sposób jego używania. No i wreszcie mamy konstytucję czeską, która w podobny sposób rozstrzyga te pryncypia, bo artykuł 11, który mówi, każdy ma prawo do własności majątkowej, a gdzie niemajątkowa, bo też jest to przedmiot własności. Prawo własności wszystkich właścicieli jest równe, jednakowo chronione przez ustawę. Poręcza się prawa dziedziczenia. Ustawa określa, jaki majątek niezbędny dla realizacji potrzeb całego społeczeństwa, rozwoju gospodarki narodowej, interesu publicznego może pozostawać w wyłącznym władaniu państwa. Też nie wiemy, jak to procentowo, do ilu procent, 10 czy 99. Gmin lub określonych osób prawnych. Ustawa może stanowić, że określone składniki majątkowe mogą być własnością wyłącznie obywateli lub osób prawnych, posiadających stałe miejsce pobytu w czeskiej i słowackiej, bo to jeszcze jest dawna ustawa, transponowana na Czechy teraz po wydzieleniu się Słowacji.
Dalej mówi ten przepis dotyczący własności, że własność zobowiązuje, to jest podobnie, może być wykonywana dla, nie może być wykonywana dla umniejszenia praw innych osób albo niezgodnie z chronionymi przez ustawę interesami ogólnymi, a jej wykonanie nie może szkodzić zdrowiu ludzkiemu, przyrodzie, środowisku naturalnemu ponad miarę określono w ustawie. Miarę znowu określa konkretny układ funkcjonujący w państwie. Wywłaszczenie lub przymusowe ograniczenie praw własności jest dopuszczalne tylko w interesie publicznym na podstawie ustawy i za odszkodowaniem. Podatki i opłaty ustanawiać można tylko na podstawie ustawy. I to są te pryncypia. To są pryncypia, z których jak widać wynika, że pryncypia są zachowane, ale dopuszczają zakres praksis, która może je naruszać. Z jednej strony to jest to principium teoria, a z drugiej strony to jest ta egzemplum, z którego wynika praktyka, że własność swoją i naruszanie cudzej, które jest w naturze ludzkiej i zakorzenione w naszych doświadczeniach historycznych ze względu na to, że system państwa, system ustroju był przeciwko jednostce ludzkiej, one w jakimś stopniu są zakorzenione dzisiaj w psychice ludzi, którzy wchodzą na tak zwany wolny rynek. A wchodzą dzisiaj tam ci, którzy mają siłę decyzyjną w systemie kompradorskim, o którym pan doktor zapewne bardzo dużo mówił. I taka jest praksis. Zresztą trzeba zawsze odwoływać się do wątków historycznych kształtujących prawa podmiotowe i sposób korzystania z nich. Wychodzimy ze stereotypu braku identyfikacji jednostki, obywatela, członka wspólnoty, członka rodziny z systemem, w którym funkcjonuje, systemem politycznym i ekonomicznym, systemem opresyjnym, który należy po prostu ograć, jak to się mówi gminnie i wulgarnie, dlatego że on łamie tak naprawdę przyrodzone prawa człowieka. I historia systemu pokazuje, że prawa narzucone, mające przewagę z racji siły państwa nad prawami wyznawanymi, powodują brak identyfikacji osoby ludzkiej i w dziedzinie własności, i w dziedzinie wolnego rynku z systemem politycznym, który mówi, jak funkcjonuje system prawa. I z tym pryncypium trzeba w jakimś sensie się godzić również, które wynika z przyrodzonej natury człowieka do dbania o swój interes na zasadzie racjonalnej przeciwko systemowi, który to racjonalność praw, korzystania z praw człowieka łamie. Ponieważ mam mało czasu, już nie będę dalej rozwijał tego, co zostało tutaj zapisane, tylko ograniczę się do konkluzji. Mamy w tej chwili system sowiecki zastąpiony systemem europejskim, gdzie z kolei te prawa wszystkie narzuca biurokracja Unii Europejskiej. Narzuca je na zasadzie odwróconej niż w Polsce i w polskiej konstytucji, odwróconej zasady pomocniczości. Polska i zasada prawa pomocniczości respektujące prawa człowieka i personalną podmiotowość jako priorytetowo polega na tym, że wchodzi państwo, wchodzi wspólnota, wchodzi nadrzędna władza tam, gdzie jednostka albo zbiorowość ludzka nie daje sobie rady, albo tam, gdzie wymaga tego zabezpieczenie respektowania jej praw. Unia Europejska odwróciła w traktacie, zresztą lizbońskim, szczególnie akcentując, odwróciła te proporcje i tam mówi się tak, tam gdzie jest to lepiej dla celów Unii, tam sama Unia może zabierać te prawa państwom, obywatelom, narzucać im rozwiązania. Funkcjonujemy dzisiaj w Europie na zasadzie odwróconej zasady pomocniczości, sprzecznej. Bo skąd ona się bierze? Ona się bierze ze społecznej nauki Kościoła. Mowa tutaj była o dzisiejszym Ojcu Świętym. Tak, ale Ojca Świętego poprzedza jeszcze Rerum Novarum, Leon XIII, encykliki Jana Pawła II, Laborem Exercens. Wszystko. To wskazuje na to, że sama zasada funkcjonowania
praw człowieka jest obciążona hipoteką służebności społecznej, ale ona wynika z wewnętrznego przekonania i z religijnej motywacji, z motywacji humanistycznej, a nie z nakazu. I dlatego najlepiej te cele spełnia Kościół katolicki, jak widzimy to zresztą na całym świecie. Dalej. Dzisiaj mamy do czynienia z wejściem, tak jak przewidywał, to przykro mi bardzo to przywołać, ale Karol Marx w swoim Kapitale, że ta forma opanowania przez międzynarodowe korporacje kapitałowe naruszy prawa jednostek. Taka jest tam konkluzja i taka jest rzeczywistość. Przykro mi to stwierdzić, ja nie należę do apologetów marksizmu, ale prawa indywidualne zostały zdominowane przez prawa wielkich korporacji. Mało tego, te wielkie korporacje dzisiaj eliminują samodzielność funkcjonowania gospodarki na całym świecie, a zwłaszcza ograniczają wolności jednostkowe w dziedzinie ekonomicznej. Ten kompradorski system, którego doświadczamy szczególnie w krajach, które wyszły z dominacji dyrektyw zbiorowych systemu komunistycznego, u nas w dalszym ciągu funkcjonuje, o czym świadczy chociażby afera podsłuchowa i ujawnienie, jak elity władzy kierujące ekonomią w imię niby wolności i liberalizmu posługują się tymi prawami, tak naprawdę przeciwko ich treści, na zasadzie orwellowskiego fałszu funkcjonowania w życiu publicznym. I teraz problem przechodzimy. Jako zwolennicy wolnego rynku chcemy powiedzieć, czy interwencjonizm państwowy jest uzasadniony i w jakim zakresie? Tak, jest uzasadniony. W obronie wolnego rynku. Bo skoro z hasłami orwellowskimi na ustach praw człowieka, wolnego rynku, obrony demokracji, dzisiaj te podmioty zbiorowe występują po to, żeby łamać te zasady, to interwencjonizm jest uzasadniony w zakresie pilnowania reguł wolnego rynku, antymonopolizacji, pluralizmu, równych szans, no i tego, żeby bronić takich ludzi jak pan Kluska przed następnym kompradorskimi nadużyciami systemu, gdzie sprzężenie między polityką, kapitałem kompradorskim do sprzedaży i własnego wzbogacenia się na rzecz innych podmiotów naruszają odpowiedzialne prawa jednostki wchodzącej na rynek swoją przedsiębiorczością. Dzisiaj często słyszę i przywołuję się, że jesteśmy znowu w oporze wobec neokolonialnego systemu Unii Europejskiej, tak jak był neokolonialny system bardziej autorytatywny, mniej w tym kierunku zafałszowany, ale ideologicznie bardziej zaawansowany w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i ich satelitów. Im więcej regulacji, to zasada, którą pan Schaufer tu przytoczył i to jest następne pryncypium, konkluzja, im więcej regulacji, tym gorszym system. Kagańce prowadzą, im więcej kagańców, tym bardziej będziemy skłonni do ich naruszania i mamy do tego prawo w myśl podmiotowych praw, o których mówiłem na początku. Czas jest nieubłagany. Dziękuję. Proszę Państwa, ewentualnie jedno krótkie pytanie, jeżeli ktoś z Państwa ma, to serdecznie proszę. Pan Stanisław. Ja mam właściwie nie pytanie, tylko uwagę polemiczną, bo pan mecenas powiedział, że pryncypia ochrony własności są wystarczające. Myślę, że nie. Te zaklęcia demokratyczne, że w społeczeństwie demokratycznym i tak dalej, żeby to uzasadnić, podam przykład. Wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie na Sejm urodzili się w latach parzystych. Może się tak zdarzyć przecież. No i kiedy się zorientowali, że tak się właśnie zdarzyło, no to świetnie, uchwalili ustawę mówiącą o tym, że majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie,
i przekazanie obywatelom urodzonym w latach parzystych. Z punktu widzenia demokratycznego wszystko jest w jak najlepszym porządku, dlatego że jednogłośnie ustawa została uchwalona, została oparta na kryterium obiektywnie istniejącym, bo to ktoś się zawsze musiał urodzić w jakimś roku parzystym albo nie, i łatwo sprawdzalnym. W związku z tym z punktu widzenia demokratycznego jest wszystko w porządku, ale przecież taka ustawa byłaby rabunkiem. Zupełnie ochrona własności zostałaby usunięta zgodnie z regułami demokracji. Dlatego wydaje mi się, że te pryncypia jednak wystarczające nie są. Ze względu na, albo powiedziałem niejasno na początku, albo dokonałem nadmiernego uproszczenia ze względu na ograniczoność czasu. Mówiłem o pryncypiach. Demokracja nie jest uprawniona do tego, żeby naruszać pryncypia. Jest metodą. Dlatego są te uniwersalne, nienaruszalne prawa, od tego jest prawo naturalne, żeby mówić o granicach. No nie możemy dzisiaj powiedzieć, że słońce kręci się, a można uchwalić, że słońce kręci się dookoła Ziemi. I to demokratycznie. Można? Nie można. Czy można powiedzieć wobec tego, że własność jest nam odejmowana dla celów jedynie słusznych? Moim zdaniem nie. Stąd mamy priorytet. Przechodzę do Trumpa, który wykłada wszystko z własnej kieszeni, który jest, co mówi, co myśli i co robi, jest tym samym, i który nie ma pełnych ust frazesów o demokracji, prawach człowieka, ale je praktykuje w życiu i praktykuje jednocześnie, będąc może niezobowiązanym, ale w ramach swojego sukcesu zdolnym do filantropii własnej. Do takiej filantropii dzisiaj jest zdolny tylko w największej wierze Kościół i Kościół katolicki, jak ja mam wskazać wzorce. Wiele osób po cichu, tak jak pan Małek tutaj siedzący, jest filantropem, który świadczy na rzecz Polski, Nagrody Mackiewicza, na rzecz, finansuje konferencje, finansuje cały szereg po cichu działalności. Dlatego, że mu prawo nakazuje? Nie. Dlatego, że mu to nakazują pryncypia. I o takie postawy, wydaje mi się, należy dzisiaj walczyć bez makiawelistyczno-orwellowskich zafałszowań naszej egzystencji w życiu publicznym. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie mecenasie. Proszę państwa, gość nieplanowany, niespodziewany z Białorusi, pan graf Pruszyński, ponieważ bardzo czas nas nagli, a jakby ogranicza nas no, czas wynajmu sali też tutaj, w tym konkretnym miejscu, i też jakaś umowa, prawda, to jak żeśmy sobie tę konferencję tutaj z państwem zaplanowali. W związku z tym no, prosiłbym dosłownie 7-8 minut, góra. Dziękuję, panowie sympatyczni. W 1992 roku wróciłem na Białoruś z Kanady, gdzie wydawałem polską gazetę. Byłem jednym z 7 kandydatów na prezydentów, którzy przywrócili z emigracji do swoich krajów. Wszyscy pamiętają pana Tymińskiego, który był tutaj i prawie wygrał. Proszę państwa, jest tragedią Międzymorza, że nie było w 90-tych latach męża stanu w tych krajach, który by po rozwiązaniu Układu Warszawskiego stworzył nowy układ z Litwą, Białorusią i tak dalej, bez Związku Rosji, Związku Radzieckiego. I taki układ miałby jedno uzbrojenie, czyli potem nie trzeba było zmieniać. Taki układ potem mógłby się przekształcić w układ polityczny i gospodarczy. Niestety. Teraz w 94 roku względnie w wolnych wyborach doszedł do władzy pan Aleksander Łukaszenko. Dlaczego on doszedł? I nie był on kandydatem Rosji, jak to się nigdy w Warszawie mówi. Kandydatem Rosji na prezydenta był pan Kiewicz, ówczesny premier, który stworzył tę konstytucję. Dlaczego pan Łukaszenko wygrał? To był oficer polityczny, on nigdy nawet nie był stałym kierownikiem kołchozu. I pan Łukaszenko pobił Kiewicza, bo Kiewicz był arogancki, oraz
trzej demokracji nie zjednoczyli się. To znaczy pan Szuszkiewicz, pan Poźniak i ja. Dlaczego pan Poźniak nie chciał ani ze mną, ani z panem Szuszkiewiczem rozmawiać? A my byśmy wygrali, to znaczy nasz kandydat pan Szuszkiewicz wygrał. Pan Łukaszenko ma trzy wady. A. Chce rządzić wszystkim sam. Dwa. Nienawidzi prywatnej inicjatywy. I trzecie. Nienawidzi Polaków i Kościoła katolickiego. Dlaczego? Bo uważa, że Kościół katolicki Polacy rozwalili Związek Sowiecki. Pan Łukaszenko nawet chciał, mówił, zostać, uścisnąć dłoń ostatniego prywaciarza. I teraz pan Łukaszenko nie prowadził prywatyzacji, zostawił w rękach biurokratów fabryki, które powolitku upadały. Na przykład w mieście moim rodzomym, w Łukowysku, było 7 dużych fabryk, dzisiaj jest tylko 2, rzeźnia i mleczarnia. Proszę państwa, pan Łukaszenko wiele razy jeździł do Chin, ale on nie zauważył jednej bardzo prostej rzeczy. Dlaczego Chiny tak się rozwinęły w 30 lat? Odpowiedź bardzo prosta. Politycy chińscy patrzyli na Singapur, to jest państwo 5 milionów, ale praktycznie biorąc chińskie. I co tam się działo? Tam przyszedł nowy premier Harry Lee. I Harry Lee w 30 lat podniósł poziom życia 4 razy. Nie ileś tam procent, ale 4 razy. I co było najważniejsze? Tam nie było demokracji, wolności słowa i tak dalej, ale była pełna wolność gospodarcza. I Chiny przejęły system Singapuru, zaprosiły pana Harry Lee na doradcę prezydenta i rozwój Chin to jest kopiowanie Singapuru. Teraz potem po Chinach poszedłem tym drogą Wietnam. Proszę państwa, w tej chwili mamy w Białorusi bardzo duży kryzys. Dlaczego? Przede wszystkim pan Łukaszenko przejął białorusowiecką megalomanię. Mamy parę, kilkadziesiąt stadionów nowych, mamy stadiony, nie stadiony, mamy hotele. Dla przykładu, w samym Mińsku jest 10 bardzo eleganckich nowych hoteli. Zapełnienie 40%. Żeby hotel działał dobrze, musi mieć zapełnienie średnie 70%. Pan Łukaszenko chciałby, żeby był wielki centrum polityk gospodarczy w Mińsku. No dobrze, można zbudować budynek, ale nie ma tych firm. Jego system polega na tym, że jeżeli jakaś prywatna firma rozwija się, dochodzi do jakiegoś punktu, to jest likwidowana. Na przykład mamy wspaniały przykład polskiego Białorusina, pana Sergeja Martyniuka spod Białegostoku. Ta firma od niczego doszła do dwóch pracowników. Proszę państwa, i teraz jest historia taka, co dalej na Białorusi? Jeżeli pan Łukaszenko będzie tak grzał, to jest w końcu będzie jakiś krach. Jaki? Nikt nie wie. Ale mówił prezes Narodowego Banku Białoruski, pan Bogdankiewicz, że wszystkie banki są bankruty. I teraz, jeżeli by Rosja miała kogoś na pana, miejsce pana Łukaszenki, to puści wieść o tym bankructwie na miasto i będzie ran na bank. Jest na Białorusi ileś tam kandydatów na prezydentów, oprócz mnie, który startował dwa razy, był niedopuszczony do stołu i niestety nie mają bardzo dużego programu. Ja mam jeden program, który tutaj pokazuję. Mój program polega na tym, żeby skopiować Singapur we wszystkim, co się da. Dalej, podzielić wielkie kolchozy, które mają do ponad 10 tysięcy hektarów na mniejsze, dać możliwość stworzenia małych gospodarstw rodzinnych, powiedzmy do 200 hektarów, sprowadzić. I teraz proszę państwa, wszystko jest sacy, któregoś dnia się to pęknie i mam nadzieję, że wtedy
ja wyskoczę na wózek akumulatorowy, jak inny wóz narodu polskiego, i mam nadzieję, i wtedy dopiero zobaczycie, jak mnie nie lubią lewacy w Polsce. Bardzo jeżeli dziękuję. Ktoś chce, mam jeszcze bardzo moją dziękuję. Książkę, bardzo dziękujemy. To proszę bardzo. Mhm. Bardzo panu dziękuję. Szanowni Państwo, naszym ostatnim prelegentem jest pan doktor Tomasz Sommer. Pan doktor Tomasz Sommer to dziennikarz, autor i współautor kilkunastu książek, wydawca, także redaktor naczelny i współwłaściciel magazynu konserwatywno-liberalnego Najwyższy Czas. To największy tego typu magazyn w Europie, chyba też jeden z większych na świecie. Pan Sommer współpracuje m.in. z Instytutem Globalizacji, Institute of World Politics w Waszyngtonie. Jest także historykiem. Ostatnie 6 lat spędził, no, poświęcał swój prywatny czas oraz swoje prywatne pieniądze na to, żeby ustalić no, koleje tak zwanej operacji antypolskiej NKWD. Jest autorem książki pod takim właśnie tytułem, Operacja Antypolska NKWD, która jako pierwsza w zasadzie na świecie, tak, tą sprawę, znaczy sprawę ludobójstwa, w którym zginęło ponad 200 tysięcy Polaków, ujawniła, pokazała ją na światło dzienne. Pan redaktor będzie mówił o tym, jak uczynić Międzymorze wolnym. Prezentacja? Słab? Bezprzewodowy, tak? Dobra, to muszę stać tu, żeby widzieć. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym tutaj taką, można powiedzieć, przedstawić premierową prezentację dotyczącą przyszłości Międzymorza, stanu obecnego, przyszłości wolności w Międzymorzu. I nie na podstawie jakichś tam szczególnych konstrukcji intelektualnych, chociaż o pewnej konstrukcji intelektualnej na koniec opowiem, nie na podstawie jakichś tam szczególnych analiz dokumentów, które gdzieś ktoś stworzył i jest sam zachwycony ich mądrością, tylko na podstawie pewnego rodzaju uczuć, resentymentów, wzajemnych odniesień między państwami, które w karykaturalny sposób funkcjonują sobie, jednocześnie opisując tę rzeczywistość, opisując, jak jesteśmy postrzegani, jak sami się postrzegamy, jak nas postrzegają inni. Pomysł troszeczkę ściągnąłem od Marka Chodakiewicza, który podobne prezentacje, tylko troszkę w innym kształcie przedstawia dla swoich różnych tam, nazwijmy to, militarnych widowni. A jego bazą jest mapa stereotypów pisana z punktu widzenia różnych państw. I przyjrzyjmy się, jak Polska wygląda, Międzymorze wygląda na mapie tych stereotypów. Może zacznijmy od stereotypu Polska. To jest mapa Europy, zdaniem jej autorów, którzy, to jest dosyć duża grupa konsultantów zbierana przez jednego autora i on, krótko mówiąc, prosi ich o rozpisanie swoich stereotypów na mapach i potem z tego tworzy pewnego rodzaju syntezę. Nie ma to charakteru bardzo naukowego, ale jest to charakter dosyć charakterystyczny i moim zdaniem wiele mówiący. Tak podobno Polacy sami się postrzegają. Innymi słowy, mamy wroga od wschodu, wroga od zachodu, mamy swoje byłe kolonie. Tutaj wydaje mi się, że jednak ktoś postrzegał nas bardziej niż my sami, bo przecież umysł przeciętnego Polaka jest bardzo wyprany z myślenia o tych koloniach i wszyscy polityczna poprawność dyktuje, żeby raczej wiedzieć, że już ich nie ma. No, są nasi przyjaciele na Węgrzech, są Cyganie i oprócz tego cała reszta. W każdym razie widać, że Polska nawet w tym
teoretycznie stereotypie wewnętrznym razem z przyległością tworzy pewnego rodzaju całość właśnie w tym regionie Międzymorza. Spójrzmy na Francję. To jest specyficzna mapka stereotypów powiązana z kulinariami. Ale proszę też zwrócić uwagę, że jakby wcinacze ziemniaków też tworzą w Międzymorzu bardzo dużą całość. No oczywiście na dole mamy głód, tutaj mamy zboże z uranem, sałatki francuskie, zepsutą kapustę i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie nawet na takiej mapie stereotypów kulinarnych widzimy pewnego rodzaju całość w Międzymorzu. Pokażmy. Tak, to jest według stereotypy według Marine Le Pen 2016, tak? Postrzeganie francuskie, też ewidentnie blokowe. Wprawdzie tutaj podkreślono rolę tych Polaków, którzy mają zostać wyrzuceni z pracy po tym, jak Front Narodowy dojdzie do władzy, ale z drugiej strony kordon sanitarny, tak? Tylko kordon sanitarny jest na dole. Jest Rosja, no i oczywiście Syria, czyli zawładnięte przez Niemcy, przez muzułmanów Niemcy. Pokażmy kolejną mapkę. Rumunia. Tak z kolei to wygląda z pozycji rumuńskiej. I tutaj okazuje się, że jesteśmy najbliższymi przyjacielami. Rumunii z kolei ten dół pod brzuszem Międzymorza jest dosyć niepewny w zakresie tych krajów postsowieckich. Generalnie, co jest zresztą także charakterystyczne dla Polski, z tego rejonu wolą kogoś, kto jest jednak w jakiś sposób oddzielony, czyli no, Węgrów mają za barbarzyńców, Słowaków za byłych sąsiadów, no a Polaków za najlepszych przyjaciół. Spójrzmy na Stany. Z kolei w Stanach Zjednoczonych to wygląda podobno tak. Czyli jest ta strefa buforowa, też w tym rejonie się znajdująca. No, są oczywiście Rosjanie, którzy zajęli no, Krym, tak? Stąd jakby to nie był jakiś tam specjalny szok w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony tam oczywiście Europa Zachodnia, dużo bardziej podzielona wbrew pozorom niż ta Europa środkowa czy Międzymorze. Pokażmy Rosję. Tak, Rosja tu mam dwie mapki. My jesteśmy oczywiście jakby producentami strachu. Oprócz tego wszyscy są traktowani w sposób, no taki delikatnie mówiąc, pogardliwy, czyli mamy szowinistów, Frankensteinów, ludzi z jakimś osobowościowymi problemami, Hunów, no oczywiście południowa Rosja, to co się teraz odrywa, w każdym razie widać, że Rosja tutaj akurat łączy tę Europę w jakiś sposób, pewnego rodzaju takim negatywnym stosunkiem. Oczywiście tutaj te wszystkie opisy są przesadzone, one mają być też dowcipne, jednych to śmieszy, drugich to mniej śmieszy, niemniej jednak tak to wygląda. A tu jest mapa druga, podobno według Putina, ktoś sobie stereotypy z takiej ostatniej fazy tej putinowskiej władzy ujął. No też mamy te drama queens, czyli też tutaj robimy dramat, czyli krzyczymy, jak nas ktoś tam, nazwijmy to, atakuje. No są eurofaszyści, ktoś z 1956 roku, tak? I też widać ewidentnie tą strefę buforową. Tak, no i teraz pokażmy to, do czego zmierzam, czyli Europę w 2022 roku w kryształowej kuli.
jak może wyglądać po tych wszystkich sytuacjach, z którymi teraz mamy do czynienia, czyli po jakby w zajęciu serca Unii przez te kraje z jej początków, podział na Europę dwóch prędkości. Innymi słowy, Niemcy się połączą w jakiś sposób z Francją, z fragmentami północnych Włoch. Południe Włoch będzie w stanie tam pewnej takiej próżni. Natomiast te kraje, które właśnie były raz tutaj w sferze buforowej, raz były w jakimś tam stopniu porozumienia, ale generalnie przez obie strony są traktowane na aucie, wytworzą pewnego rodzaju łączność. I to jest tak, czy taka wizja jest prawdziwa? Nie wiadomo, czy ona jest prawdziwa, natomiast wydaje mi się, że ta mapa stereotypów jest dosyć ciekawym wskazaniem na to, że nie planuje się pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o takie wielkie organizmy historyczne z ołówkiem w ręku i linijką, dlatego, bo z reguły takie plany bardzo szybko i źle się kończą. No czasem nie szybko, czasem trwa kilkadziesiąt lat, zanim one się skończą. Natomiast dużo łatwiej jest tworzyć pewnego rodzaju organizmy, pewnego rodzaju spójności na podstawie naturalnych jakby uwarunkowań. Innymi słowy, jeżeli wszyscy z tego Międzymorza są wrzucani w taki czy inny sposób do jednego koszyka, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że one w tym koszyku wylądują w końcu. I tak już się wiele razy działo. Właściwie można powiedzieć, że ten ostatni okres był pewnego rodzaju wyjątkiem, chociaż mimo wszystko cały czas w tym koszyku funkcjonowaliśmy. Cały czas istniała taka propaganda w Polsce, w tych innych krajach, że tak naprawdę powinniśmy się orientować gdzie indziej. Natomiast naturalne skłonności, naturalny stosunek innych do nas, naturalny stosunek innych polityk do nas, no moim zdaniem jednoznacznie te wszystkie kraje, te wszystkie sfery kieruje jakby do jednego bufora, do jednej strefy, do jednej organizacji, do jednego państwa, nie wiem. No i teraz ja się zastanawiałem, na czym polega ta specyfika Europy Środkowej. I myślę, że nie jest błędem utożsamianie tej idei, czy to może zbyt górnolotne słowo, ale pewnego etosu tej Europy Środkowej z pojęciem wolności. Nie chodzi mi o takie pojęcie bardzo ścisłe, tam definiowane w jakiś ostry sposób. Natomiast ogólnie istnieją takie archetypiczne podejścia do kwestii funkcjonowania w świecie politycznym. One są bardzo często między sobą sprzeczne, ale ich emanacje bywają w różny sposób groźne, albo przyjazne, albo dobre, albo złe. Jak się patrzy na historię Europy Wschodniej, no to wydaje się, że tych emanacji bardzo groźnych, bardzo złych było stosunkowo mniej w porównaniu do otoczenia. Jakby te lepsze emanacje, te lepsze wzorce, właśnie te wzorce wolnościowe wychodziły na wierzch, o ile im oczywiście pozwalano. Także zakładam, że taki los też nadal będzie nas czekał, że wrócimy do tego stanu, który okresowo w ten nasz rejon Europy zagościł. A jakie to są te jakby sprzeczne wzorce? No, pan senator Andrzejewski wspominał o kwestii Kościoła katolickiego. Ja bym tego nawet nie utożsamiał z samym Kościołem katolickim, co bardziej z pewnego rodzaju podejściem do rzeczywistości, które pochodzi nawet głęboko sprzed czasów, kiedy Kościół katolicki jeszcze się narodził. Ja tutaj przyniosłem taką książkę chińskiego autora, pana Shanga, która była wydana 400 lat przed Chrystusem. I on pisze o tym, jak trzeba zarządzać państwem. I generalnie jego pierwsza i główna jakby przesłanka to jest
taka zasada, że im słabszy obywatel, im obywatel ma więcej wolności, tym państwo jest mocniejsze. Oczywiście my wiemy, że to nie jest prawda, że historycznie rzecz biorąc jest odwrotnie, bo przecież państwa niewolnicze upadły, państwo niewolnicze komunistyczne upadło. Niemniej jednak ten sposób myślenia jakby funkcjonuje od 2500 lat. Co więcej, w specjalnym rozdziale poświęconym jakby osłabianiu ludzi, osłabianiu społeczności, on pisze o 6 pasożytach, jak to określa, które gnębią państwo, które chce być mocne. No i jakież to on wymienia pasożyty te 2500 lat temu? Otóż on wymienia miłość, piękno, ambicje, cnoty, troskę nad ludźmi starymi, troskę o własne życie, życie z pracy innych, w tym sensie, że ktoś ma jakichś pracowników, z pracy których czerpie jakieś korzyści. Zwróćmy uwagę, że to jest dokładnie zaprzeczenie dekalogu, że to jest jakby cały taki komunistyczny ideologizm wyrażony tylko troszeczkę innymi słowami, bo przecież no, państwo sowieckie też było oparte o to, że miało być silne słabością swoich obywateli, miało wyrugować te wszystkie wartości, które były poza jego kontrolą, a jak tu wiemy od tego pana Shanga, one po prostu zdaniem tego typu zwolenników, tego typu myślenia, no niszczą państwo. To nie jest tak, że taki tego typu trend gdzieś tam został skodyfikowany i ktoś się do niego bezpośrednio odnosi i tam czyta sobie pana Shanga czy tam kogoś innego i potem się do tego stosuje albo nie. To jest tak, że to tkwi gdzieś w umyśle, gdzieś w jakimś uczuciu, gdzieś w jakimś stosunku i czasem po prostu wypływa na wierzch. Tak samo jak te lepsze zasady, tak samo nie są przecież uczone, wyuczone w szkole. Jeżeli ktoś się wyuczy, to się do nich stosuje, jak się nie wyuczy, to się do nich nie stosuje. No ja mam nadzieję, że te właśnie wolnościowe zasady wypływające w dużej części z dekalogu w jakiś naturalny sposób będą podstawą tej wspólnoty, która tutaj się zaczyna na tym naszym starym obszarze Międzymorza wytwarzać, o ile oczywiście nie przyjdzie jednak w sukurs coś złego. Także tyle miałbym dzisiaj do zaprezentowania. Dziękuję bardzo. Pan redaktor, bym prosił, żeby jeszcze nie uciekał. Być może pojawią się jakieś pytania z sali, tak zwane pytania kończące. Wspomnę jeszcze, bo nie zrobiłem tego na początku, że pan, a chyba warto, że pan Tomasz Sommer uruchamia taki portal wolnościowy, który nazywa się Wolność24, tak więc polecam państwu tą inicjatywę pana redaktora, polecam ją państwa uwadze. Czy są jakieś pytania? Znaczy to się zaczęło od tego, że najpierw to funkcjonowało w sposób taki nieprofesjonalny, nazwijmy to, czyli sobie tam memy takie ktoś rysował i w pewnym momencie ten pan, który tam jest podpisany na górze, tam jest design by coś tam, wpadł na taki pomysł, żeby to wszystko usystematyzować i żeby zrobić coś w rodzaju takiego szerszego badania. Innymi słowy, jak chce zrobić jakąś nową mapę stereotypów, to rozsyła to, jak twierdzi, do kilkudziesięciu, kilkuset nawet czasem osób z danej grupy, którą chce pod tym względem zmapować i one mu piszą coś tam i on to potem jakoś zbiera i robi z tego coś w tym kształcie. No tutaj oczywiście z jednej strony to ma uczyć, z drugiej strony ma bawić, także stąd te niektóre określenia są, nazwijmy to, dosyć frywolne, tak? Generalnie to się pojawia w internecie, chyba nie jest chronione prawem autorskim, aczkolwiek trzeba by sprawdzić, bo zdaje się on ma też oddzielną stronę, gdzie jest leksykon i teraz już tak już, bo kiedyś było
tych mapek mało, a ostatnio obserwuję jakiś szalony wybuch. Szalony wybuch, praktycznie każdy kraj można pod tym względem sprawdzić. Co więcej, w każdym kraju można parę dziedzin sprawdzić, tak? Także można na przykład odniesienia do wiary, odniesienia właśnie do kuchni, jak tam widzieliśmy, odniesienia do jakichś kwestii matrymonialnych, no bo to też najwyraźniej ludzi interesuje. Ale myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo pokazuje troszeczkę nie takie jakby... nie wiem, bardzo naukowe i wydumane, skonstruowane myślenie i ocenę, tylko taką ocenę, z którą się właśnie człowiek spotka, jeżeli tam pojedzie, tak? I to będzie, to odczuje, nie odczuje tego, że ktoś napisze jakiś tam referat czy skomplikowaną pracę naukową o stosunku, nie wiem, Polaków do Niemców, tylko właśnie odczuje to, co jest na tej mapie, tak? Czy jeszcze jakieś pytanie? Krótkie, dobrze. Tylko naprawdę krótkie, bym prosił. Jak już mamy mówić o przyszłości, to najlepiej przytoczyć przepowiednie Werrychory. Witebsk, Odessa, Kijów, Czerkasy, to Rzeczpospolity Barsiony. Pomówiłem to Ukraińcom. Mówię, to wasz Bart powiedział Werrychora. Ja Werrychory wierzyłem i myślę, że to jest to, co nas czeka. Dziękuję. No Europy według Werrychory jeszcze nie ma w tych mapkach, ale może kiedyś powstanie. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie, czy też... Dobrze. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim naszym prelegentom, naszym szacownym gościom. No i Państwu, że żeście zechcieli poświęcić nam czas. Mam nadzieję, że coś pozytywnego, jakąś dodatkową wiedzę, czy nowe znajomości, nowych znajomych, żeście Państwo wynieśli z tej konferencji. Serdecznie dziękuję. I zapraszam Państwa na naszą stronę internetową pafere.org. Zapraszam także na nasz profil facebookowy. Bądźmy w kontakcie. Bardzo Państwu dziękuję.